zostawiała sobie wiele, pozostawiała wiele do życzenia. Budowałem kolejny czołg rakietowy Skyray. To się zastanawiam, skoro jest włączone dla mnie, to czemu jest jako wróg? No cóż, Disaster w tym momencie się przymierzał do tego, żeby do mnie, żeby na mnie natrzeć. Zobaczmy. Dwie grupy Krutów, dwie grupy Wojowników Ognia i Komandor Tau. Do tego trzecia drużyna Wojowników Ognia idzie tutaj i jeszcze pancerze Stel. Razy dwa. Ja miałem w tym momencie drużynę Obserwatorów, dwie drużyny Wojowników Ognia. Właściwie to trzy drużyny Wojowników Ognia czołg i dwa czołgi rakietowe Skyray. Ten atak nie skończył się dla mnie najlepiej. Ja. Oj. Niestety jeden z moich czołgów chyba. Nie, jeszcze nie. Moje czołgi były bardzo przydatnym narzędziem w obronie, jednakże koniec końców one i także poległy. Niestety Darki miał więcej jednostek. I moja armia padła. Disaster postanowił zniszczyć mój posterunek nasłuchowy, a ja postanowiłem budować więcej czołgów rakietowych Skyray i więcej drużyn Wojowników Ognia. Mój posterunek nasłuchowy padł i niestety spóźniłem się ze skoncentrowanym ostrzałem. Disaster mógłby próbować mnie natrzeć dalej i być może byłoby to pożądane, jednakże tego nie zrobił. On postanowił rzucać się na moje posterunki nasłuchowe dalej. Ja tymczasem wysyłałem moje wojsko. Moje niegotowe na nic wojsko. Tylko po to, żeby się obronić. Bum, 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 bum. Tak, miałem nadzieję, że skoncentrowany ostrzał co nieco przetrzebił jego armię. Ale cóż. Kolejny z moich czołgów rakietowych Skyray został zniszczony. Ale cóż, tutaj moi Wojownicy Ognia i mój czołg rakietowy Skyray coś próbowały zrobić. Tymczasem od tyłu kolejne dwa oddziały Wojowników Ognia miały zajść Disastera. Disaster w tym momencie znalazł się w kleszczach. Tak, jego armia nie wytrzymała. W ten sposób po raz kolejny udało mi się cudem obronić. Straciłem dwa posterunki nasłuchowe, ale jednak było to warte tego wszystkiego. Co było dalej, to jest historia na kolejną część tego replayu, więc zobaczymy się za chwilę.